Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. My już trochę odpoczęliśmy, jesteśmy u teściów, właśnie wyszło syna na podwóreczko pooglądać, co tutaj jak wygląda, jak kwitnie w ogóle. Widzę, że musimy tu przyjechać niedługo. Troszkę im tutaj poogarniać znowu ogród, tak jak latem, bo no, oni już nie mają na tyle siły, żeby tutaj po prostu robić, a nie chcę, żeby nasza wakacyjna praca się zmarnowała. Ja dopiero wstałam, słuchajcie, jest prawie 15 w sobotę, nie wiem, czy wam mówiłam, ale nie mogę odespać po prostu tego wyjazdu, jakoś nie potrafię się przestawić. Nadal jestem w tej bluzie, bo nie mam tutaj żadnej bluzy z długim. Musimy zaraz pojechać do miasta. Tutaj mieszka mój teściu na takim obrzeżu Bostonu, więc pojedziemy sobie do miasta i chyba sobie coś kupię, chociaż mam dwa t-shirty z krótkim rękawem, w których chodzę po domu. Natomiast no, na dwór muszę zakładać tą bluzę, ale może uda mi się coś kupić i będę miała na zmianę, bo zostajemy tu chyba aż do poniedziałku. No, bo chcemy zamienić samochody, chcemy naszą Kijankę zostawić, a wziąć Swifta, bo już żeśmy troszeczkę kilometrów tą Kijanką porobili, a tak jak, nie wiem, czy wam mówiłam, czy nie mówiłam, ale chyba mówiłam, jak kupiliśmy to auto, to kupiliśmy je z przeznaczeniem do sprzedaży. No i nie chcemy zbyt dużo kilometrów nabijać, tak więc sobie zamienimy na Suzuki, bo tutaj mamy takie Suzuki w garażu, jak to w Polsce, tylko ryże brzydkie, ale z lepszym silnikiem trochę. I sobie zamienimy, więc niedługo pojedziemy. Tutaj w tle możecie zobaczyć efekty naszej pracy letniej. Ja wam tu ponagrywam na ogródku, jak to wszystko wygląda. Oczywiście wiecie, na przykład, o, tutaj ogródeczek jest zapuszczony, no bo nie ma kto chwastów powyrywać. A jest jeszcze dosyć zimno. Tak więc ja przyjadę tu chyba w najbliższym czasie i po prostu na nowo z Rafałem tutaj ogarniemy, ładnie trawkę wykosimy, wszystkie te chwasty, niechwasty powyrywamy, żeby mieli tutaj pięknie, bo włożyliśmy kupę pracy latem, żeby to wszystko tak wyglądało, tutaj wszystko kwitnie, bo ten ogródek, uwierzcie mi, nie wyglądał tak. Ja będę chciała tutaj troszeczkę wam klipów ponagrywać, jak to teraz wygląda, nawet takie, wiecie, niepokoszone i tak dalej. I właśnie dzisiaj zobaczyłam, że mam jeszcze na telefonie, na moim starym telefonie mam właśnie klipy z lata, jak tutaj robiliśmy, i pomyślałam, że właśnie pokażę wam, jaką zrobiliśmy tutaj metamorfozę, bo no, różnica jest ogromna. Oczywiście winogrono teraz nie kwitnie, ale wszystkie inne rzeczy, które tutaj ogarnęliśmy, wyglądają pięknie, bo no, zaniedbany był strasznie ten ogród. Włożyliśmy tu kupę pracy, a sąsiedzi już tam działają na ogródku. Ja zobaczę, pojedziemy chyba do miasta. Ja jeszcze muszę podpisywać, słuchajcie, na wasze komentarze, bo ostatnio nie bardzo miałam na to czas, więc nie odpisywałam, ale dzisiaj już postanowiłam dokończyć odpisywanie komentarzy. Jak widzicie, w Bostonie nie ma grama śniegu, chociaż po drodze, jak jechaliśmy z lotniska, tego śniegu było mnóstwo. Ja teraz chyba odwrócę kamerkę i pokażę wam, jak tutaj pięknie wygląda całe obejście, żebyście mogli sobie porównać, i zrobię wam taki w przyspieszeniu klip, jak to wszystko wyglądało i jak tutaj robiliśmy. No bo fajnie będzie nawet dla mnie i dla Rafała kiedyś sobie przypomnieć, wiecie, jak to wygląda. Oczywiście tutaj nie do końca jest już tak, jak my to zostawiliśmy, bo wiecie, ojejku, jak mnie prześwietla słońce. Jesień, zima, tak, jest dopiero wiosna, więc jeszcze kwiaty nie kwitną i tak dalej. Tu widzę, że teściowa wszystko, te kwiaty posprzątała, nowe zasiała. Także zobaczymy, obejdziemy sobie i będziemy mieć porównanie, jak to wyglądało i jak wygląda. Dobra, odwracam kamerkę i odzywam się do was później, znaczy z tej strony odezwę się do was później, ale będę wam mówiła chyba, co jest co i gdzie. Dobra, nie przedłużam, przełączam kamerę na drugą stronę. Zacznę może tutaj.
Tutaj trochę przerobiliśmy im furtkę. Oczywiście mój teściu, nie wiem dlaczego, ale zobaczcie, coś tutaj robił i zostawiliśmy mu impregnat w tym kolorze, ale nie wiem, gdzieś w garażu wykopał stary impregnat, taki czerwonawy, którym on wcześniej malował płot i inne rzeczy i po prostu zaciapał i zepsuł nam trochę naszą robotę, ale to nic, kupimy mu najwyżej wiadro impregnatu i przemalujemy to na dniach. Tutaj ja zrobiłam z bambusów taki stelaż do tych kwiatów. One dopiero teraz się będą piąć, bo ja je przesadzałam. To będziecie mieli na starych klipach. Tutaj oczywiście, wiecie, ten żywopłot wystawał tak o dotąd. My go troszeczkę przycięliśmy go bardzo dużo. Tutaj wyłożyłam im takimi kamyczkami. Zasadziłam żonkile, żonkile już część przekwitła, część ścieli do wazonu. Idziemy w podwórko i tak jak mówię, ten żywopłot był dużo wysunięty w tą stronę, gdzie zajmował, o właśnie, tyle miejsca tam widzicie teraz po lewej stronie taką furteczkę. Tej furtki w ogóle nie było. To tamtąd był wysunięty żywopłot, więc jeszcze jakieś, nie wiem, 60 cm, może 80 nawet. Ten żywopłot tam sobie rósł, ale mówię, przycięliśmy go, wyglądał jak takie patyczki właśnie jak tutaj na dole, ale już się pięknie zieleni. Tutaj też rosną kwiatki, ale to są jakieś chwasty, tutaj też widzę. Ja tutaj wszystko wyczyściłam, wyrwałam wszystkie chwasty i jak byliśmy latem, to wysypałam wszystko korą, kupiłam korę. Tutaj zrobiłam im taki skalniak, ale widzę, że, o, widzicie, takie przeróżne skalniakowe roślinki, ale to widzę, że wszystko już po prostu przerosło kwiatami. Nie wiem, czy teściowa sadziła te kwiaty, czy nie, czy po prostu one tutaj były i może były przekwitnięte. Tutaj jest takie drzewo, które obcięłam. Mam nadzieję, że latem zakwitnie, bo mnie uduszą, jak nie zakwitnie, bo je wycięłam, było, wiecie co, no na pewno wyższe ode mnie. Ja je obcięłam i z takiego, nie wiem jak to nazwać, z takiej rury zrobiliśmy takie zabezpieczenia do tych roślin, żeby po prostu koty ich nie niszczyły. I tu są jeszcze inne rośliny, taka, nie wiem, palemka, to wygląda jak z ananasa. Tutaj jest taki oset, no tak bym to nazwała chyba, oset. No też się przyjął, bo on w ogóle tutaj nie rósł, tylko w ogóle z tyłu podwórka. Co my tutaj jeszcze mamy? Aha, z tego jestem niezadowolona, bo my żeśmy to tak pięknie odmalowali i zobaczcie na klipach, bo mam, zrobiłam wam przybitki, znaczy zrobiłam wam taki szybki klip, jak to wyglądało i niestety widzę, że deszcz zmył po prostu ten impregnat z tych drewnianych ptaszków. Moja teściowa, nie wiem skąd to zamawiała, ale chyba jakaś jej znajoma Ukrainka to przywoziła tutaj do Wielkiej Brytanii i robiła. No tutaj są jeszcze doniczki, tu kaczuszka. O, tu jest stoliczek, który ja sama odnowiłam. To był taki rozwalony stoliczek w kolorze, nie wiem nawet jakim. Ja go, wiecie, posklejałam, bo on się rozwalał. Wszystko, wszystkie dziurki pozaklejałam taką szpachlą do drewna, bo to jest drewniane. Przemalowałam na taki ciemno-szary. Tam na wierzchu jest szybka. No i teściowa tu, widzę, sobie kupiła takiego kwiatka, drzewko. O, coś takiego. I tutaj stoi. Tutaj zawsze też wzdłuż były kwiatuszki. Tutaj kolejna ta palemka. Te kwiatki też przesadziłam, rozsadziłam je i przesadziłam przed dom. A to są takie, nie wiem jak one się nazywają, ale to są takie ogromne kule kwiatów, nie wiem, różowe, białe, niebieskie, różne. Przepięknie to kwitnie, mam nadzieję, że tam też jej się rozrośnie. Tutaj jest taki sam kwiatek jak tam na stoliku. Tutaj rósł po prostu taki z 1,70 m lubczyk, ale oni, widzę, go ścieli na zimę, ale nie zmienia to faktu, że już wychodzą nowe, więc fantastycznie będziemy mieć lubczyk znowu do zupek. Tutaj widzę, teściowa chyba pory posadziła, to jakaś trawa jeszcze. A tutaj był ogródek z ogórkami i taki mały warzywniak. Na razie tutaj widzę, że też zostawili trawę skoszoną i wysypują fusty od kawy z ekspresu. To będzie trzeba zrobić, nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywa, takim spulchniaczem do ziemi. Też zobaczycie to urządzenie gdzieś tam na filmach, bo my żeśmy z tyłu robili. Tutaj jest płot. On właśnie był kiedyś taki właśnie czerwonawy,
jak tam zaciapania na tej furtce, ale ja, no i on się zmywał oczywiście, no i ja go wzięłam i przemalowałam latem. Nie pamiętam, jaki to jest odcień brązu, ale wszystko zrobiliśmy w tym odcieniu, tak żeby tutaj wyglądało to spójnie i pięknie. Tutaj też ten żywopłot zarastał praktycznie do samych tutaj tych szopek. Wycięliśmy go, żeby było przejście. Tutaj teście ma taką szopkę, którą też zmieniliśmy całkowicie. Ona była obita takim plastikiem paskudnym, który nie przepuszczał powietrza i te deski gniły, więc zerwaliśmy to wszystko w pieron i odmalowaliśmy. Jest odmalowane i od zewnątrz, i od środka, ale wiecie, do środka nie będę im zaglądać. Tutaj następnie mamy pomieszczenie, które też inaczej wyglądało. Tych szyb takich nie było. My te szyby skombinowaliśmy, docinaliśmy i zrobiliśmy im taką szklarenkę. Oczywiście, wiecie, niektóre szybki były mniejsze, więc musieliśmy tutaj dobić deski, dokręcić. Ale tu jest właśnie taka szklarenka. Tutaj są duże szyby, tam z boku są duże. A tutaj już teściowa widzę, że ma dużo natki pietruszki, więc też na tym skorzystam. I tam jakieś kwiaty wsadził, ale też nie będę zaglądać. Tutaj porobiliśmy takie haczyki, żeby mogła po prostu pomidory, bo ona tutaj sadzi pomidory, a później no one tutaj sobie rosną. Zrobiliśmy tam przy belkach takie haczyki. To wszystko sama malowałam. Słuchajcie, tą szopę razem z Rafałem od zewnątrz. To pomieszczenie sama. To jest taka altana. Tutaj będą rosły takie wielkie kwiaty, ale też tam gdzieś na przebitkach będzie, jak to wyglądało. One tutaj odrosną. Mają taki stelaż. I ta szopka zupełnie inaczej wyglądała. Tam jest takie okienko, którego też nie było po bokach. Też są okienka, ale to Wam pokażę od zewnątrz. Nie będę Wam pokazywać w środku. No i tutaj też będą takie kwiaty duże rosły. I ta altanka była w kolorze różowym. Wyglądało to no brzydko. No i w środku też była różowa. Nam się nie podoba. Oj, tu bardzo fajny patent im zrobiliśmy, bo to na takie poduszki, które, wiecie, są na fotele. Teraz fotele są zebrane. Zrobiliśmy coś takiego, to jest taka siatka, podwiesiliśmy ją na belkach, zrobiliśmy, żeby był po prostu przewiew, żeby to mieli gdzie schować, a żeby nie gniło, ale... A i jeszcze Wam pokażę, co zrobiliśmy dla kociaków, już oczywiście kociaki to gdzieś zniszczył, o właśnie jeden kotek uciekł. Taki plac zabaw, tutaj jest dziurka, żeby sobie przechodziły, tam mają jedno łóżko, tutaj mają jakieś pierdółkę, tutaj kolejne, to już wszystko jest poniszczone, o... Tutaj miały taki drapek zrobiony. No i tu jest taka stara kanapa, na której są łóżka dla kotów. Dobra, idziemy dalej. Tam kicia. To jest łatka. To jest łatka, kropka. Był puszek, jest... tak, puszek nie żyje już, bo go sam przejechał. Jest jeszcze łatek i jest taki czarny mały kotek. No tutaj też... tu były takie bardzo duże wybrzuszenia. Ja to wszystko zryłam, słuchajcie, takim czymś. Takim właśnie urządzeniem, nie mogę sobie teraz przypomnieć, jak on się nazywa, to urządzenie. Wyrównałam to i zasiałam trawę. No, teściów nie było prawie 3 miesiące, więc ja tutaj rządziłam się latem, że tak powiem. W czasie, kiedy nie nagrywałam, to tutaj byłam. No i tutaj jest ta szopka od tej strony. Tu było też takim paskudnym tworzywem obite. Tu oczywiście, wiecie, jakieś beczki na wodę są. No bo szkoda marnować wodę z sieci, kiedy można po prostu złapać deszczówkę. I tutaj też okienko im zrobiliśmy. Tutaj dalej właśnie wyrównany ten żywopłot. Jak widzieliście, to było tak zarośnięte, że tej furtki i tego płotu w ogóle nie było. Teraz natomiast my żeśmy ten płotek zrobili z takich desek, jakie mieliśmy. I tą furtkę też my zrobiliśmy z takich desek, jak mieliśmy. Tutaj trochę zarosło, ale jest taki owocowy ogródek im zrobiliśmy. Także tutaj widzę, że teściowa dosiała też widzę porów. Tutaj mamy, ja im zasadziłam pigwę. Tutaj są takie, to są takie jesienne, późne maliny. Też im kupiłam. Tutaj jest, co? Jeżyna jedna, ale nie wiem, czy ona zakwitnie. Natomiast tutaj jest druga jeżyna i to były takie dzikie jeżyny, które tutaj rosły w tych krzakach. Ja je przesadziłam. Tu jest druga jeżyna i ona widzę, że ma młode listki, więc na pewno coś z niej będzie. Tutaj są jeszcze dwa krzaki jeżyn, które kupiliśmy. To jest porzeczka. Tutaj też jest porzeczka, ale jeszcze nie wyszła. Tu natomiast agrest, który też już ma nowe, piękne listki.
Tutaj jest cały rządek malin takich wczesnych. One już tu nie wiem jak wam pokazać, ale o, też już zaczynają rosnąć, bo ja je ścięłam po samej ziemi, nie wiem czy dobrze zrobiłam. No i tutaj jest cała rajka truskawek, które też kupiliśmy. I one widzę, że już mają młode po prostu pędy i będą sobie rosły. Tu przesadziliśmy im bukszpany, które rosły przy drodze od frontu domu. To nie wiem jak się nazywa drzewko. Tutaj jest co? Albo jabłonka. Nie wiem, nie chcę was kłamać. Są takie owocowe drzewka. Chyba jabłonka, tak. I też już widzę, że pięknie puszcza pąki. Tutaj mamy śliwkę, która też była przeogromna i ja ją przycinałam z drabiny. Tutaj jest miejsce na ognisko. To palenisko wyglądało zupełnie inaczej. Było takie obetonowane z cegieł, ale niestety nie wiem, czy zrobiliśmy złą zaprawę i jak ja paliłam dużo w tym ognisku, to się rozleciały takie krzaczki, które są do spalenia. Tutaj natomiast dla winogrona zrobiliśmy takie zadaszenie. To wam też gdzieś tam przebitkę myślę zrobię, jak to wyglądało latem, jesienią, kiedy ten winogron kwitł. Tam też przy ścianie wysypaliśmy czym? No takimi wiórami trocinami, nie wiem jak to nazwać. Tutaj jest gruszka, którą też przesadziliśmy, bo ona gdzieś tam rosła bez sensu, więc przesadziliśmy im ją tutaj. Przepraszam was za te odgłosy w tle, no ale no nic nie zrobię, że ktoś tam kosi. I gruszka też już pięknie kwitnie, a baliśmy się troszkę, że może się nie przyjąć. Tutaj nie pamiętam jak to drzewko się też nazywa, bo ja nie jestem zbyt biegła w znajomości roślin, ale ono na takie małe różowe kwiatuszki mu kwitną. Tutaj choinka, która była no strasznie, w strasznym stanie, też żeśmy ją poprzecinali i widzę, że już tam puszcza nowe gałązki. Tutaj była straszna dziura, to w ogóle, słuchajcie, tutaj w ogóle praktycznie nie było trawy. Żeśmy to wszystko pięknie wyrównali, zasialiśmy trawę, także już rośnie, tylko widzicie, musimy kiedyś przyjechać i o to zadbać. Tutaj też było po prostu kamienie i takie pierdoły, ale tu też widzę już kwiaty rosną i chyba dlatego teściowa tutaj nie podcinała, bała się pewnie wejść, żeby nie zniszczyć sobie tych kwiatów. Tutaj też przesadziliśmy takie drzewko, które było bardzo zniszczone i widzę, że chyba się nie przyjmie, póki co uschło. Tutaj jest dąb chyba zasadzony, też coś się tam, nie wiem czy zobaczycie, ale coś się tutaj zaczyna z nim dziać, zaczyna kwitnąć. Tutaj dwa takie krzaczki, one gdzieś tam też w tyle podwórka rosły, było bez sensu, więc przesadziliśmy tu i tutaj bez. I bez już zobaczcie ma, nie wiem czy zobaczycie, się wyostrzy, ma już piękne pąki i też martwiliśmy się, że te drzewka się tutaj nie przyjmą, a obydwa się przyjęły. I tu jest ta szklarnia z drugiej strony, tutaj ta powiedzmy szopka, altanka. Z boku tu też okienko robiliśmy. A tutaj były takie chaszcze, tak zniszczony ten płot. Odmalowaliśmy, co się dało. Wiecie, odświeżyliśmy im pięknie. Byliśmy dumni strasznie ze swojej pracy i w zasadzie do tej pory jesteśmy. Tutaj wycięliśmy te drzewa, one odbiją albo... No myślę, że w przyszłym roku już tutaj zarośnie na zielono. A w międzyczasie na tamten rok posadziłam tutaj... Znaczy kupiłam takie kwiatki w doniczkach wiszących i one sobie tutaj kwitły, ale już ich nie ma i będzie trzeba chyba coś nowego tutaj wsadzić, żeby póki co ładnie wyglądało. Idę na front domu i też wam pokażę, co tam dalej się dzieje. To jest cały podjazd, który robiliśmy, ale w całości wam nie pokażę, bo właśnie wjeżdża mój teściu, więc może później tak dookoła. Już się robi szarówka, ale wam jeszcze pokażę. To jest z przodu, jak żeśmy zrobili. To oczywiście mówię wam, że jest czerwień. Oj, nie wiecie co, zawsze tu problem z otwarciem. Idziemy. Samochodu teścia wam nie będę pokazywać, bo oczywiście w nim mieszka była całkiem inna. Tutaj wybetonowaliśmy im tą część wjazdu, bo tego nie było. To był żywopłot, tak równo właśnie z tymi tujami. Poszerzyliśmy ten wjazd. Ja tu sama te kosteczki układam, nie jest za równo, ale jak na moje możliwość to tutaj. Tutaj jeszcze nie zarósł dobrze żywopłot. A nie, przymknął jest tą bramkę, bo ja mam się tą furtkę od tej strony. Mam nadzieję, że mi się nie zatrzaśnie. Tak to
wygląda od frontu. Pokażę Wam też, jak było wcześniej. Tutaj te drzewka, to też żeśmy wszystko, wiecie, przycinali, żeby był normalny wjazd. Tutaj ten płotek był. Ja go tylko odmalowałam, żeby wszystko było tak samo. Co tutaj? Troszkę żeśmy podrównali, nic nie mam. Rejestracji naszego auta pokazuję. Tutaj jest, tu są takie drzewka, to oczywiście zalało. Pójdę tędy. Tutaj też żeśmy to wkopywali my. Bockiem. Tutaj ten podjazd, tą część też żeśmy wybetonowali, bo tu była ogromna dziura. No i tu takie drzewka. Dwa zdechły, które żeśmy sadzili. To przeżyło. Tu jest taka karłowate, nie pamiętam jak to się nazywa. Tutaj takie kwiatki są przy domu. Ten płotek też my zrobiliśmy sami z palet. Słuchajcie, to żeśmy przycięli. Tutaj te krzaki też by wchodziły bardzo na działkę. I tutaj ja sadziłam wszystkie kwiaty. Oczywiście wyrwałam chwasty. Latem będzie tu ładniej. Tutaj róże. Jedna chyba nie przeżyje. O, trochę tutaj też jest tych żółtych, jak one się nazywają. Mówiłam, dopiero nie pamiętam. I tutaj jeszcze tylko bez. Dobra, uciekam. Mam nadzieję, że nasza praca Wam się trochę podoba.